podłacze. Jak widzicie, jest druga 12. Jesteśmy na polu namiotowym Zermatt. Plan jest taki, żeby wyciąć stąd na Matterhorn, na szczyt i wrócić tutaj w ciągu tego samego dnia. Tak samo jak z Egea. Mam nadzieję, że się uda. Nie jest to w sumie jakieś ekstremum, ale jak dla mnie to osobiście jakieś takie fajne sportowe wyzwanie, dając taki smaczek całej przygodzie. Pogoda ma być super, więc nic, tylko ruszać po swoje. Jest druga 33. Rolex Swarovski. Boże, dużo bogactwa. Wow, 10 stopni. Gorąco. Ale nie, to nie jest ironia, serio. W namiocie jak się śpi i nie wykonujesz żadnego ruchu, no to wiadomo, że jest dramat. Ale podczas drogi to ja już jestem przegrzany w moim polarku. Będę musiał zaraz się rozebrać. No, 10 minut, 11 przejście przez Zermatt. I teraz idziemy do Furii. Stacja kolejki. Czwarta 11. Dochodzę do stacji Schwarze, czyli w zasadzie z kempingu 1600 wykonałem mniej więcej takie podejście jak z Kuźnica Kasprowy Wierch około. Mam nadzieję, że nocne zdjęcia wam się podobają. Musicie wierzyć, że na żywo wygląda to o wiele lepiej. Po prostu to uwielbiam, wychodząc w nocy, że ma się tak niesamowite widoki na gwieździste niebo, na te wszystkie masywy. To jest coś pięknego po prostu. Idę sobie w moich adidaskach, idę, a tu nagle łowce. No nie, przecież nie zejdą ci ze szlaku, tylko narobią. Super, dzięki. No naprawdę, nie macie gdzie. O, Jesus! Godzina 4:34. Jesteśmy na Hirli. Horlihut, godzina 30. Gdzieś tam tędy. Wlazłem w jakiś gruz. Nie lubię chodzić po czymś takim po ciemku, bo zwiększa to ryzyko kręcenia kostki, czego jednak wolałbym troszkę uniknąć. Rzeczywiście, to już jest niedaleko schroniska, jakąś godzinka. Właśnie jest to ostrzeżenie, jak dobrze było widać. Jest to ostrzeżenie o tym, właściwie zakaz robienia sobie kempingu. Schronisko Horlihuta. 5:27, czyli 2 godziny 57 minut właściwie z kempingu na początku Zermatt. Przede mną na górze już wiele zespołów. Jak widać, śnieg. Zobaczmy te grań z bliska. Zmieniłem ogumienie, ale idę w rajtuzach. Nie chcę mi się długich spodni zakładać. A więc tak wygląda punkt początkowy. Jest tutaj fajna ściana z tabliczkami i pierwsza poręczówka. Mm-hmm.
No, jest trochę podciągania. No, muszę przyznać, że zaczyna się z grubej rury i to dosłownie. Przeszedłem jakąś kopczykowaną ścieżką tutaj. Nie wiem, czy tędy do końca przebiegała prawilna droga, ale tak było wydeptane, innej nie widziałem. Czuję normalnie, że zaraz się będę rozbierał z tego polaru. Muszę się rozebrać. Zastanawiałem się, gdzie iść, a tu proszę, narysowana strzałka. Elegancko. Tak więc chyba jestem na dobrym tropie. Ale pięknie. W końcu znakowana ścieżka wyprowadziła mnie na stricte grań. Coś pięknego. Droga zaczęła się kąśliwą poręczową. Tam w tej ścianie. Ale potem już jest naprawdę easy. Są strzałeczki.
Fajne płyty. No dobra, już nie będę taki. Skorzystam z poręczowy. Zgubić się ciężko. Ładne znaczki są. Godzina 6:48 i wschód słońca właśnie w tym momencie mnie zastał. Coś pięknego, słuchajcie. Jeden z najpiękniejszych wschodów w moim życiu. To jeszcze jakieś pół godzinki, a potem będzie piekło. Dobra, jestem na dobrej drodze. Generalnie droga póki co omija grań właśnie od tej strony. Idę już godzinę 10 od Solveya. Trochę mi się schodzi. O, już Solvay niedaleko. Miejscami jest bardzo mało czytelna. Ale to nie jest tak, że jak zboczysz, to się zgubisz. Nie. Jest bardzo wiele wariantów. Możesz ciąć pod górę jak chcesz, tylko uważaj. Jest miejscami bardzo sypko. I o ile nie sobie, można zrobić krzywdę komuś, kto idzie pod spodem. W sensie niżej. Rzucając duże kamienie. Już widziałem przed chwilą coś takiego. Doganiam pomału kolejny zespół. Coraz częściej muszę zatrzymywać się i brać duże oddechy. A no cóż, wysokość robi swoje. Jak widzicie znaczki, to mów się. O, tam jest coś metalowego. Ślady w śniegu, super, dobra. No to jestem na dobrej drodze. Czyli po prostu tutaj, jak jest ten uskok w tej grani bocznej, się chyba omija tę turniczkę, a potem jest wyjście do chaty Solveya. Jest godzina 7:26. No i jest chata Solveya. Jest tu troszkę wspinaczkowo. No, z powrotem chyba se zrobię zjazd. Widać pozostałe zespoły, które wyprzedziłem. Słońce ładnie już dogrzewa. Zaraz trzeba będzie zrobić pit stop. A, chatka jest już tutaj. O, sam rdzeń liny został. Oplot się zdarł. Godzina 40.
od Horni. Hut. O, fajny róg. A stąd dalej już nie ma poręczówki. Fajnie. Takie te chwyty mało wygodne. Ale jakie są, takie są, to nie? Tędy wydaje się lepiej. No, kawałek fajnej gimnastyki. Siódma 50. O, ludzkość. Godzina 9. Tempo marszu mi niestety bardzo spadło. Właściwie od Solveja jest takie słabe. Brak aklimatyzacji czy co? Najprawdopodobniej. Trzeba uważać, bo jest czas miejscami bardzo ślisko. A przynajmniej ten fragment. Załamałem się. Założone pomału.
Jest zimno, kondycyjnie ciężko. To jednak jest wymagające, żeby trzymać odpowiednio mocno tę linę. Go? Yes. Okay. A little tiring. Yes. Nice to hear. Good job, my friend. So, I guess rappelling will be easier. Yeah, it's a lot nicer, I must say. Can I go? Yeah, ilu? Przednie zęby raków mnie nie zawodzą na szczęście. Jest 2:50. A ja już jestem w jakiś niezłych śniegach, lodach. Cholera wie. Ale lodzisko, ja pierdzielę. Z powrotem to już tylko z jazdy. Congratulations. Thank you. I did it from Zermatt. Yeah. A long tour.
A więc to tak wygląda szczycisko. Dziesiąta siedem. Jestem tu. Cudownie. Super, kurde. Zawsze marzyłem o tym, żeby przejść tą granią. O Jezu. Aż mam łzy w oczach. Kurde. Jestem niesamowicie. Niesamowicie wzruszony. Ale pełen sukces będzie dopiero na dole, o tym nigdy nie może zapominać. Alpejska perełka. Nie, to nie ratownicy. To bardzo bogaci turyści, których stać na taki luksus jak podróż śmigłowcem wokół Matterhornu. No, to dopiero burżuje.
amazing. Z samego szczytu schodzimy w zasadzie normalnie w stopniach w śniegu. Jeszcze nie ma tych punktów zjazdowych. Są trochę niżej. Zostanę zhejtowany za zjazdy bez blokera, ale zależy mi na czasie, a i tu jest sporo. Czekaj no. No i taka widzicie zabawa mniej więcej. Czekam na właściwy moment, żeby rzucić linę. Alek, wybieraj! Can I toss the rope? Can I toss it? Okay. Drop it. Yeah. Dobra, jakoś tam było. Zajukaj go! Chyba nie bardzo powinna. Kolejny. Tu jest. Ale to mijamy. W takich sytuacjach, jak trzeba zawisnąć, coś poprawić, to przydaje się bloker. Dobra. Po zjazdach z kopuły szczytowej, która była mocno oblodzona i była obfita w pionowe, a nawet jedną lekko przewieszoną ściankę, docieram do fragmentu już takiego, gdzie leży trochę takiego śniegu miękkiego, ale przeważa już sucha skała, chyba granią. Wtedy szedłem granią, to teraz też pójdę granią. Zdjąłem sobie raki, schowałem czekan, lina jeszcze będzie mi potrzebna.
tam w jednym miejscu był taki zjazd, znaczy przy tym Solveju jest kilka takich miejsc. Chmurzy się już trochę, tak więc byłem po prostu w idealnym momencie na szczycie. Dobra, pamiętam to miejsce. Teraz już jest lajcik, jestem tak zadowolony, że o Jezus Maria. Byle tylko zdążyć do Zermatt przed 20 i kupić zimne piwo. Piwo zwycięstwa. Laczki za 50 zł z Decathlonu do biegania po bieżni naprawdę się sprawdzają. I rodzice są zadowoleni, że przeżyłem. Tak więc naprawdę super. Znów hotel Schwarze. Godzina za kwadrans 6. No spokojnie. Podziwiam. Po raz ostatni w tym podczas tego wyjazdu. Te wspaniałe masywy górskie. Oj, będę tęsknił za tym widokiem. Za tym też. Thank you.
wam się podoba moja stylowa. Czarne getry, długie skarpety i przykurzone adidaski. Wygląda zajebista. Jest godzina 18:40 i jesteśmy znów przy Furii. Dziesięć, Wehrmacht.